Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Wojtuk566, witam was w kolejnym odcinku Wojtuk Show. Tym razem to będzie podcast, nie vlog, czyli audiolog, ale przewijany z obrazkiem. Tak, macie tutaj takie tło. W edytorze na pewno zrobię tutaj jakieś obrazki. Dzisiejszym tematem odcinka będzie... Tematem 10 odcinka. Ponadto będzie... Znowu temat strzelanek, znowu temat FPS-ów, jak to u mnie wygląda. Więc tak, ogólnie strzelanki, FPS-y. Wszystkie, dlaczego ja nie znoszę FPS-ów, nienawidzę? Dwie rzeczy. Po pierwsze surrealistycznie, po pierwsze wojna, po drugie surrealistyczna grafika. Znaczy, grafika może aż tak nie, ale wojna. No, zobaczmy, gdzie to mieliśmy. W CSGO, CS1.6, cała seria Battlefield, cała seria Call of Duty, Wolfenstein, Doom, Halo, nie wiem, ja, wiecie, biorę z tych popularniejszych, ale wszyscy po prostu klonują od tych popularnych serii i znowu na modułę, bo jedną, jedyny FPS, który bym w ogóle nagrał czy zagrał, to jest Star Wars Battlefront, bo tam faktycznie jest coś ciekawszego niż zwykły wojenny FPS, samo strzelanie, tylko na przykład możemy też być rycerzem, Luke'em Skywalkerem, Darth'em Vader'em, możemy sterować tymi statkami z Gwiezdnych Wojen, może to jest bardziej dla casuali, no ale jednak tam jest więcej możliwości, tak, tam jest to ciekawiej rozmyślane, a tak to wszystkie FPS-y klonują od siebie nawzajem. Tak samo. I to nieważne, czy to jest współczesna wojna, czy w przyszłości, jak w przypadku Halo, po prostu wszystkie są takie same. A teraz, jeżeli chodzi ogólnie o strzelanki, jakie ja lubię. Lubię. Głównie lubię strzelanki trzecioosobowe, dlatego że każda z nich ma coś ciekawego do zaproponowania, na przykład Max Payne. Seria Max Payne ma fajny bullet time, ciekawą fabułę, właśnie tę detektywistyczną. GTA 5 opowiada nam historię gangsterską, bardzo jest eksploracyjna ta seria gier i to jest w niej unikalne. Nie wiem, co jeszcze, Splatoon na Wii U. No mało kto Wii U ma w Polsce, ale tutaj akurat jest ciekawe, że ma nietypową grafikę, właśnie bardziej tak paintball. W ogóle zauważcie, że żadnych gier nie ma paintballowych typowo na rynku. Także to jest ogromny plus ze strony Nintendo. Nie wiem, jakie tu przykłady jeszcze bym mógł dodać. No nie bardzo. To może ja zrobię krótkie cięcie i może ja się jeszcze sobie przypomnę. 2 hours later. Okej, więc przypomniałem sobie, jakie jeszcze strzelanki bym chętnie zagrał. Seria Uncharted na przykład, ponieważ też tam i Tomb Raider, bo w sumie na równi są, jakby to powiedzieć, takie też eksploracyjne, ale też są tam zagadki, taki parkour jakby. Tylko w Uncharted mamy faceta, a w Tomb Raider mamy kobietę, Lara Croft. A w Uncharted nie mam, Drake się chyba miał na imię. Jak coś, to napisy wam podpowiem. Jak on miał na imię? Kurna, zapomniałem, co jeszcze. Chwilę. Być może bym jeszcze zagrał w Mafię, ale nie jestem pewien. Chociaż w sumie, bo tym bardziej, że się zbliża Mafia 3. Widziałem serię Ubloa. Nawet spoko się wydaje. Ale to jeszcze się zobaczy. Co by tu jeszcze dopowiedzieć? W
sumie nic, bo ja mało właśnie przebieram w tych strzelankach. Bardziej już RPG przebieram lub platformówki albo wyścigowe gry. Także w strzelankach nie bardzo mogę się wypowiedzieć. Czasami też mylę strzelanki, wiecie, z takimi innymi grami, bo nawet jeżeli macie gatunek strzelanka trzecioosobowa, to nie zawsze tak musi być. Może to być coś więcej. Dobra, i myślę, że to by było na tyle na ten temat. Chciałem tak na szybko zrobić film, żebyście po prostu mieli co oglądać. Na 10 odcinek Wojtuch Show. No dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, no i nara.